Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat i będę opowiadała o moich wrażeniach po moim 3-miesięcznym no-buyu. Czyli jeśli nie widzieliście jeszcze mojego filmiku, który nakręciłam właśnie 3 miesiące wcześniej, moja fryzura jest, wiem, jest okropna, ale siedzę w domu, pomalowałam się troszkę i nie chcę mi się po prostu jakoś stroić i tak dalej. Zaraz i tak idę pewnie ćwiczyć jogę i tak. Do takiego pogadankowego filmiku myślę, że to nie przeszkadza. Do rzeczy. Przez 3 miesiące nie kupowałam wcale kolorówki. Oczywiście pielęgnację mogłam, no bo nie miałam dużych zapasów, pielęgnacja też szybciej się kończy i tak dalej, więc to odpadało. Jeśli chodzi o kolorówkę, to wytrzymałam, skończyły mi się, to jest najciekawsze właśnie, skończyły mi się korektory pod oczy po 2 miesiącach, chyba, tak, po 2 miesiącach mi się skończyły. I nie kupiłam żadnego, bo stwierdziłam, że nie będę oszukiwać, nawet jak czegoś potrzebuję. Myślę, że jak tuż do rzęs by mi się skończył, to tak, ale korektor w moim przypadku nie jest aż tak konieczny. I nie kupiłam i przez miesiąc nie używałam po prostu korektora. Chcę zmierzyć do tego, że zużyłam parę produktów. Zaraz nagram Wam demko i Wam pokażę, jakie produkty też zużyłam. Nie tylko kolorówka, ale też pielęgnacja, takie przedwyjazdowe jeszcze denko, żeby już sobie oczyścić wszystko. Rzuciłam się na bardziej naturalny makijaż, to na pewno muszę powiedzieć, a tak w ogóle przepraszam, jeśli słyszycie wiatr, ale otworzyłam okno, jest super pogoda i nie mam zamiaru się kisić w zamkniętym pokoju. Ale wracając do rzeczy. Jak możecie chyba zauważyć, albo nie, w kamerze to tak nie bardzo widać, na żywo na pewno, nie używam już ciężkich podkładów i skończyłam ten Skiko, to Wam jeszcze o tym powiem, który był dość kryjący, nie był full coverage czy coś takiego, ale przykrywał niedoskonałości. Teraz mam... Został mi tylko ten Tinted Moisturizer z The Balm i on praktycznie wcale nie kryje. On tylko troszkę tak jakby brązowi tą skórę, wyrównuje może koloryt, ona jest taka ładniejsza, ale jeśli nie wiem, tutaj mamy niedoskonałości, szczególnie na brodzie, czy gdzieś na czole jakieś pojedyncze, on nie przykrywa wcale. I to mi nie przeszkadza i polubiłam taki wygląd. I czuję się lepiej ze samą sobą, z moją skórą i jasne, lubię się czasem pomalować, ale też nie wiem dlaczego, ale przez te 3 miesiące przestałam używać cieni. Jak mam trochę brązowego w załamaniu powieki, to już czuję się, że ten makijaż jest przeładowany i źle się z tym czuję. Ale wracając do niekupowania, czy było ciężko? Na początku. Właśnie wszyscy pisali, mówili po takich challenge'ach, że na początku byli w takiej euforii i mieli takie boom, że super, że oni wytrzymają i tak dalej, a potem robiło się coraz ciężej i ja miałam to odwrotnie i na początku mi było troszkę ciężko, a kusił mnie Sleek, ta paletka taka Solstice chyba się nazywa, z rozświetlaczami. Kusił mnie podkład mineralny, kusił mnie róż mineralny, tusze do rzęs. Jak byłam w Krakowie, to kusiło mnie Kiko okropnie, żeby tam pójść i sobie zrobić zakupy, bo przez parę miesięcy do września, do października aż myślę, że nie będę miała okazji tam pójść. I tak, ale potem już byłam taka zadowolona z siebie i tak moje postrzeganie się zmieniło, że chciałam mieć coraz mniej i to zużyć i stwierdziłam, że nie potrzebuję tyle makijażu i nie będę kupowała, chcę mieć z jednej kategorii po jednej, po dwie rzeczy i tyle, nie potrzebuję miliona kosmetyków i też zaczęłam się interesować bardziej naturalnymi kosmetykami i to mi pomogło w tym, że... Nie skusiłam się na te nienaturalne, które w tej
pierwszej jakby fazie mnie kupowania mnie kusiły. Potem zaczęłam się interesować tymi naturalnymi i kiedy będę zużywała te, które mam, to przerzucę się na minerały, na parę innych naturalnych marek, które odkryłam na zagranicznych kanałach. Jeszcze na koniec powiem Wam, co kupiłam po No Buy'u. Potrzebowałam do Grecji wodoodpornego tuszu do rzęs, więc kupiłam taki, on się nazywa chyba Get the Big Lashes z Essence. Jest taki w takim granatowym opakowaniu. Szczotkę ma wielką, zawsze się upaćkacie, ale to już nieważne. Najważniejsze jest to, że rozmazywał mi się dużo bardziej niż tusz. Ten, który miałam wcześniej z Essence, czyli The False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited. O taki, ten z tym tutaj, z taką plamką pomarańczową, nie tą drugą różową chyba. I tamten oddałam mamie, może jej się przyda, może nie ma tak długich rzęs, nie ma tłustych powiek i jej może się nie będzie odbijało, ale też odbijało się bardzo, naprawdę już po 2 godzinach miałam taką trochę pandę, to oko wyglądało takie, na takie smutne i w ogóle, bo to nie było widać takich drobinek tuszu, tylko po prostu takie przyciemnione oko. I było tragicznie, więc kupiłam sobie ten do Grecji, który mi się w miarę sprawdza. Jest tani i tyle. Nie kuszą mnie teraz żadne inne produkty. Jadę do Grecji, chcę wziąć takie rzeczy, które mogłabym zużyć. I myślę, że też w Grecji trochę rzeczy sobie kupię z takich naturalniejszych kosmetyków do makijażu, ale jak wrócę, zainwestuję w inne rzeczy. Oczywiście tylko te, które zużyję. I tak właśnie się zmieniło moje postrzeganie. Do tego doszedł minimalizm i moje zafiksowanie już na ten temat. I wszystko połączyło się ładnie w całość i teraz wolę mieć ładny, schludny makijaż, żeby ta buzia wyglądała ładniej po prostu, ale nie chcę mieć tapety na twarzy. Na innych dziewczynach super to wygląda i uwielbiam, jak niektóre dziewczyny robią piękne makijaże i tak dalej. I ja też kiedyś robiłam takie mocniejsze smokey eye na co dzień i tak dalej. Teraz już źle się z tym czuję i myślę, że to jest na plus. Bo teraz w każdej kwestii natura jest dla mnie ważniejsza. I Was bardzo, bardzo zachęcam do takiego challenge'u. Oczywiście jeśli macie mało kosmetyków, bo ja nie miałam jakiejś mega ilości, tym bardziej, że te, które nie używałam, oddałam koleżankom, kuzynce, mamie, więc nie miałam tego tyle, ale chciałam dobić denek w wielu z nich i mi się to udało. Wyglądał mój challenge. Nie oszukiwałam, nie kupiłam nic poza tym i naprawdę polecam Wam, może nie 3 miesiące, może 1 miesiąc, może 2 albo więcej, jak chcecie, też w zależności od tego, ile macie tego makijażu, bo to naprawdę takie przystopowanie z kupowaniem daje Wam dużo do myślenia. Zauważacie wiele różnych rzeczy, których wcześniej w tym amoku kupowania nie zauważałyście, więc naprawdę super przemyślenia mogą Was znajść i challenge, wyzwanie się udało i jestem z niego bardzo zadowolona. Więc jeśli filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować, komentować. Bardzo jest mi miło z każdej takiej drobnostki i widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, że Ty też będziesz ze mną, więc do zobaczenia, pa!